nastroje durowe, nareszcie słońce. Durowe, bo w podróży są dwa duraki. Dzisiaj styl, sznyt, uwielbienie i moda idą w paski, bo jest za ciepło. Ale dzisiaj dowiecie się, jak to zrobić, żeby sobie nie zrobić źle, jeżdżąc, kiedy macie styl, sznyt i uwielbienie kobiet. Dzisiaj jest tak ciepło, że nawet Zbysław zdjął swoją czerwoną papę, która daje mu supermoc. A Wiesław swoją niebieską, która mu odbiera tą moc. Wiesław, co to za ostatni krzyk mody? Bardzo taką zbroję, co ma ten i mnie chroni jak chce. Co to jest? Bałtex. Bałtex co? No Bałtex potrójne A. Bałtex, elite, CE, AAA. AA? To brzmi znajomo. To jeszcze jedno sobie dodaj. Znowu prom. Czas na promie można wykorzystać w jeden specyficzny sposób. Pit stop motocykli. Popie, takiego remonta czasnemy, że teraz możemy jechać już nawet do Afryki. Kluczyk. Narzędzia. Wszędzie syf, ciekawe co mam w filtrze powietrza. Chłopco przemycił piasek z Bułgarii. Ale podchwytliwy numer jest taki, że zobaczymy co będziemy mogli zrobić naszym turbo zestawem znajdującym się w Royal Enfield. Wiesław. Kebabi. Popsuł ześ? Ześ popsuł? Będę serwisy robił. Jest git. Ty, ale patrz, nie chcę jeść tego Engena. Engena nie chcę zeżreć, widzisz? Dobrze. Bo to jest połączenie rzeczy dwóch doskonałych, Royal Enfield i Motul Engen 7. To zupełnie jak ty i ja. Ja bym dodał jeszcze, że w całym tym połączeniu najważniejszy jest średni kierowca. Paczuszka, zobaczmy co nią da się zrobić. Zbyszku, sprawdźmy co się dzieje z mieszanką. Czy możemy liczyć na kawę z mlekiem, czy go otworzyć? Patrz morda, co tu się dzieje, to nie jest, że tam kluczyk i kawałek foliki. Już żeś pogiął? Świeca sprawdzona, była idealna morda, czas na łańcuch. Tak, żebym czuł, że maszyna mi się źle prowadzi, będę regulował zawias. Jedziesz, ale tu masz wajchę przedłużej, ale najpierw... Jedziesz wuja, odkręcaj, luzuj, tylko uważaj, bo wylej gorący. Aż ci kapitan ckliwą muzyczkę puścili. On wie, że to jest mój ostatni taniec. Wiesław, przytulaj. Mistrzu, ile tu można... O, panie, jak wenduro. Jeszcze raz dla pewności, będzie git. Panie, nasz pan jest. Cała instrukcja jest, jak jedziesz z kobitą, to masz 32 jeszcze dobić. Wiesław. Co, masz śrubkę złą czy imbus? Nie wiem, coś tu nie gra, coś jest źle odlane. Ale teraz już wiem, że siłę ma wiatr. A tak naprawdę wiem, że narzędzia trzeba sobie swoje z domu brać. Ty morda. To jest odlane czy po prostu olane? To jest olane. Dobra, jest jeszcze opcja B, ponieważ ja też mam zestawik. I zobaczymy mojego imbusika. Jest drugi zestaw. Ale do folii się przyłożyli. Szkoda, że do narzędzi już nie. O, jakby inny. No. Ten wchodzi. Czy mam źle odlany? Ty musisz jechać do sklepu kupić sobie imbusa. Patrz. Raz. No i co, Krzychu, jak ci idzie? Wiesław, kopie. Jak ja tu zaraz się naciągnę łańcucha, to już wszędzie pojadę teraz. Ale naciągnąć to nic, bo najważniejsze, żeby nasmarować. Ale zanim to ja zerknę do filtra powietrza. Tu jest taki plasticzon, nie wiadomo po co. Plasticzon na glebie. Teraz się śrubki. Takie rozwiązania są najlepsze, jak jedziesz w podróży gdzieś, żeby śrubki ci nie polecieli w piach. I już. Odkręcił. Wyjmuję. No nóweczka. Ty, ale tu nie mam żadnego poproszka. I love Royal Enfield filter. Ale nie byłbym sobą, gdyby mi śrubka tam nie wpadli. Teraz przyjąłem jakoś wyjąć, żeby mi nie wypadli. Skręcone, można smarować. Daj no mnie tego smara, cośmy u Hasana kupili, co mi całą kartę kredytową spisał. Jademy na tłusto. Tak trzeba żyć, drodzy państwo. Zapytacie, co z olejem i zaworami? Otóż, proszę państwa, jeździmy na Engenie. Olej się sam smaruje, a zawory się same ustawiają, ponieważ nie zbiera się nagar, bo olej jest czyściutki, a do benzyny dodaliśmy jeszcze tego dodatka, którego żeśmy nie zdążyli nagrać, z Motula. Tak, żeśmy się podniecili, żeśmy nic już zapomnieli o Bożym świecie. Wlał i cześć! Ale żeby wam pokazać i udowodnić, to my to jeszcze raz kupimy, jeszcze raz wlejem. Jeszcze sobie zawieszonko podciągnę. Nie wiem czemu na to wcześniej nie wpadłem, jadę z takim mandżurem. A napięcie wstępne sprężyny, jakby jechała 19-latka. Bez tego mandżura. Dalej chcesz iść w ten temat? Ale klucz jest spoko, bo ma te ząbki z dwóch stron, a nie z jednej. To jest mistrz. No i proszę pana, właśnie dlatego warto podróżować. Gościu zobaczył Royal Enfieldy. Mówi, że siedzi w aucie i sobie je właśnie takie bułeczki. Bardzo nas chce poczęstować, bo kochał Royal Enfielda. No i zaraz zobaczymy te bułeczki. Pyszna. No wiadomo, że od dzisiaj leje Motula. Jedz kochany, jedz. Torbę też sobie smarowałem. Chciałem sobie wsunąć i wcisnąłem, żeby wsunąć mam na torbie.
Kto smaruje, ten jedzie. Czy jakoś tak? A, żebym sobie sprzęgło zjarał? Sprzęgiełko, panie Piotrek, na ciąganku. Panie, co tu się dzieje? A, takie tam. Cześć. Co? Nic nie słyszę! Poczekaj, aż wujek przestanie drzeć, ja pewnie się nie dogadamy. Morda, plan nadal niewykończony. Ty, właśnie, morda, bo my... Kurna, chciałbym nauczyć się tak śpiewać. Nauczę cię! Tylko wiesz co najgorsze? On to robi na trzeźwo. Morda, bo mi coś motor słabowato idzie po tym promie. Co? Motor mi słabowato idzie po tym promie. Morda, trzeci dodatka! To jedziemy do Motula! Jedźmy zatem! Ej, a ja wiem, kto nas tam może zaprowadzić. Najlepsza nawigacja świata, o której nie możemy mówić. Patrz, ja już wprowadził tu. I on teraz stąd. Wysłał se to tu. I ja mogę wyłączyć tego. Ten już nie będzie działał, a ten se działa. Ja nareszcie czuję się jak w domu. Najlepszy dzień na tym wyjeździe. Nie chcesz przepustniczek? Bilajnik wprowadził nas do motocyklowej Mekki w samym środku Istambułu. Ej, morda, w tej Mekce chyba był już gdzieś Junak M10. Idealna miejscu. Jeszcze idealniejsza. Morda, tu jest wszystko, czego nam potrzeba do szczęścia. Przyściutko. Mianowicie? Wielki toj. Graty. Pełno gratów. Morda, to jest wszystko, czego potrzebujemy. To jest to, czego żem szukał do mojego Royala. Booster. Skuter może, co prawda, ale jest git. Booster and clean. Wiesław, bierz dwa. Ja bym w ciebie wlał to. Organic Plus. Kojarzycie w Warszawie ulicę Prybasa Tysiąclecia? No to niegdyś była taka Mekka motorzystów, że tam wszystkie sklepy były, a my chyba jesteśmy w Istambule w czymś takim. Ale mam dziwne przeczucie, że ta ulica w Istambule nie nazywa się Prybasa Tysiąclecia. Tu znajdziesz wszystko. Wkrętarki, ubranka, zbrojenia na budowę, maty ekologiczne. To, żebym ci chciał pokazać, patrz. Tu se blokadę przeciągasz, przypinasz se motorek i jesteś git. Patrz. Tam tego motorka nagrę, widzisz? Jak jest przypięty. Był przypał, bo chłopi powiedzieli, że tam motul nie jest na sprzedaż. On był właśnie na wystawce, tylko żeby było bardziej premium. Ale proszę państwa, jesteśmy w Moto Zeb. O kurna, chłop by mnie rozjechał. Ten sklep założyli na naszą cześć, Moto Zeb. Tu jest wszystko. Benzin system Reiniger. Jest nawet założyciel motula. Joseph Motul. Ja potrzebuję tego, bo jestem przerażony, co się dzieje z moim gościem, naszym Royalem. Ale że co, że ci spuchli? Że sobie poryzowałem płotnik. Weźmiemy sobie jeszcze to system clean fuel. Dla pewności. I człowieku, weźmiemy jeszcze boost clean, bo potrzebujemy jak najwięcej mocy. Raz wiadomo, gdzie jesteśmy, chłopie. Zajechaliśmy do Motula. A pan się od razu pyta, czy pijemy turecką herbatkę. Po angielsku Turkish chai. Ale jestem pod wrażeniem, bo nawet kubek myję. Na stacjach kiedyś nie myli. Ale tylko swój. Kiedyś było tak, w Turcji, że jechałeś na stacji, by był taki czaj, wielki, celajesz czaj do kubka, z którego pili wszyscy. To było super. Ty morda, twój Royal czasem nie potrzebuje wersji diesel benzinki? Potrzebuje. Ty. Pyszna. Wuja, to jest porządny sklep. Kupujesz sobie, pijesz herbatkę, jeszcze sobie obejrzysz WSBK. A zgadnijcie, dlaczego nie musieliśmy kupić oleju? Ponieważ nasze Royal Enfieldy są zalane Engenem 7. Ciepła herbatka. Stary, nie sposób być głodnym, cały czas nas żywią. Kolejna bułeczka od pana. Motul, Moto Zeb, Auto Reset, baj jednoślad. Tak trzeba żyć. Jedziemy. Uwaga, najważniejszy tips and trick z waszego życia. Jak zjeść najlepszy kebab w Istambule? Podjeżdżasz do shopu, dużo się uśmiechasz. No i to muszą być shopy motocyklowe, bo motorkowcy wiedzą, co to są dobre kebsy. Zagajasz z typem temat. Wiesz, morda, good kebab. I on ci mówi i wtedy jedziesz. I masz. I mówi, Istanbul crazy drivers, but it's so fun. Chłopaki nas pokochali, już zagadują, już o nasze motorki pytają. Jeden pytał, czy to Java. Ja mówię, morda, uważaj co mówisz, to sen. Uważaj co mówisz, bo to jeździ i przyjechało na kołach z Polski. Dwie minuty później. Ali Haidar, good kebab. Chybaśmy przegięli. Bo ja się najadłem tą sałateczką i tą małą bułeczką, a co dopiero to. Ale teraz jak nie będzie sosu, to mamy tutaj swój sosik dodatkowo. Baraninko. To jest kebab, samo mięcho, a nie jakieś tam warzywa. Oficer nie koń, kwiatków nie je. Jednak ten wuja z najlepszego sklepu Motula w Istambule nie robił ściemy. Najlepszy kebabci. Number one motor, number one olej, number one kebab. Chyba przegiąłeś z tą reklamą. Widziałem lepsze kebaby.
No wiadomo, że w Polsce lepsze, ale w Turcji number one. Właśnie po to, proszę Państwa, przydają się interkomy. Bo jak już mi zaczął szarpać, to zgasłem, nie było sensu. Nie było sensu kombinować. Morda, bo to zawsze jest tak, że jak jest pełno stacji, to jeszcze, dobra, to będzie następna. A potem jak się włączy rezerwa, to nagle znikają. Pamiętasz, w Rumunii chyba z 25 km typa tak holowaliśmy. No, a teraz holowaliśmy trochę krócej. Ile, z 2 km? Nie, no mnie chyba nawet. No. Na fartem. Ale czekaj, muszę zobaczyć, ile przejechałem na rezerwie. Prawie 70 km, to potwierdza się to, że to jest najlepszy adventure, o jakim słyszałem. Jeszcze jakbyśmy nie dopinali tak, tylko koło 80-90, to pewnie byś do setki dobił. Do pełna poproszę. 69 km do Bułgarii. Przechodzimy do spraw poważnych i ważkich. Czas zdjęłać remonta. Wszystko wiadomo. Sypie się. Ale najpierw oznaczenie przystanku, że spełnia nasze standardy, można tu spać. Kupie. To jest święta wlepa. Jenikoń, i tak trzeba żyć. Mordeczki, a teraz konkurs. Kto zrobi sobie zdjęcie z tą wlepą gdzieś w Turcji pomiędzy przejściem bułgarskim a czym? Co za wioska? Babajska, coś tam? Babajski. To Babajski. Jak kto przyjdzie to zdjęcie, to będzie prezent od wąsa i pieczka. Mała podpowiedź, Jenikoń. Zaraz będzie remont. Ej, morda. Zaraz wszystko się okaże. Bo ten mój royalista coś tak wątło idzie po tej autostradzie. Ja myślę, że trzeba mu tutaj boostera zrobić. Poproszę. I klina. I teraz dowiecie się, jak zrobić 20 koni więcej w royalu. Silnik jest zgaszony. Ściągasz tankbag, bierzesz kluczyk, klniesz na ciężarówkę, że jedzie. Otwierasz zbiorniczek, prosisz kolegę. Kolega podaje ci specyfika. Moto boost and clean. Ile jest po paluszku, żeby nie urodzić ani łzy? Ty, u siebie tak nie rozlewałeś. Ej, morda. Co do kropelki. Boost power of my life. Zamykasz kor. Palisz maszynę. Zaburz. No. I teraz masz 20 koni. I 27 N. I czysty wtrysk. Morda, zawijamy się na hajdukę. Ty, teraz po tym remoncie to ja, żebym jest gotowy jechać nawet do Polski.